co zrobić, żeby na InnoTrans 2024 podczas kolejnej edycji targów InnoTrans polscy producenci odnieśli jeszcze większy sukces? Moim zdaniem konieczne są trzy zmiany. Po pierwsze, nasi czołowi producenci muszą jak najszybciej podjąć realne kroki, żeby opracować polską platformę napędu bateryjnego i napędu wodorowego dla przewozów pasażerskich. Jeżeli nie będzie to możliwe ponad podziałami, to współpracować powinny przynajmniej te podmioty, które i tak są w rękach jednej agencji, Agencji Rozwoju Przemysłu, czyli Fabryka Pojazdów Szynowych imienia Hipolita Cegielskiego i Bydgoska PESA. Bez rozwoju napędu wodorowego i bateryjnego po prostu nie będziemy się liczyć na rynku przyszłości pojazdów szynowych. Po drugie, należy zaprezentować szerszą gamę swojej oferty. Wiele z naszych firm albo w ogóle nie pojawiło się na tych targach, tak Model Trans, albo przedstawiło tylko ułamek swojej oferty. Nie można tak marnować tej szansy, którą są największe targi techniki kolejowej, jeżeli nie na świecie, to przynajmniej w Europie. Trzecim elementem to jest współpraca przy promowaniu własnej oferty pod względem stoisk. CRRC ma ogromne stoisko na tych targach. Polskich producentów pewnie nie stać na równie imponujące stoisko jak CRRC, czy na przykład Siemensa albo Alstom. Ale Land Saksonii, województwo Saksonia, wsparło swoje małe i średnie przedsiębiorstwa i zrobili wspólne stoisko, wspólną przestrzeń wystawienniczą. Czyli jeżeli na przykład ARP nie byłby w stanie zaproponować takiej kooperacji, to może PESA w porozumieniu na przykład z Kujawsko-Pomorskim mogłaby wesprzeć firmy współpracujące z nią po to, żeby one mogły odpowiednio pokazać swoją ofertę nie tylko tego, co już teraz mogą dostarczać innym kooperantom, ale tego, nad czym pracują, żeby móc to zaoferować w przyszłości. Musimy mieć lepszą ofertę od strony technologicznej i musimy nauczyć się ją lepiej prezentować. Wtedy sukces na targach InnoTrans 2024 będzie murowany.